Siemka to Jomka, witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj mamy do otwarcia skrzynki społeczności, które udało się dropnąć, oglądając mozolnie wiele streamów na Twitchu. I jeśli z tego nic ciekawego nie wypadnie, to z mojej strony to koniec otwierania takich skrzyneczek. Bo już dużo słyszałem na ten temat, także zobaczmy. Zobaczmy, czy faktycznie warto tracić życie na tylu streamach. Przez tyle godzin. Także tutaj ostatnia skrzyneczka do odebrania, tak, pyk. Jeśli chcecie ją odebrać, to tak jak pokazywałem wcześniej, tutaj klikacie claim reward, czy odbierz nagrodę po polsku, czy jak tam ma się inaczej w tłumaczeniu. I tutaj macie te wszystkie Twitch dropy. Także odbieramy sobie skrzyneczkę, ale ona nie trafia jeszcze do naszego eku, tylko trzeba ją oczywiście tutaj odebrać, pyk. No i mamy dwie legendarki. No dobra, więc jak to leciało? Ta skrzynka to jest skrzyneczka po prostu za połączenie Twitcha z Albionem. Tyle. Potem mamy coś takiego. Możemy to podzielić. Jest tak, pierw wylatują takie dwie zwykłe, potem dwie fajne. Potem dwie zwykłe, dwie bardziej fajne. Dwie zwykłe, cyk, a te nie pamiętam kiedy. A, musiałbym gdzieś sprawdzić to. Gdzieś tam na początku, a może cztery leciały? Jakoś tak. No w każdym razie mniej więcej w ten sposób lecą, że na zmianę lecą te fajne i te niefajne. I na samym końcu mamy tą legendarną. Te dwie, nie pamiętam, kurczę, gdzie były. Czy na początku były cztery, czy jakoś tak. No w każdym razie mamy summa summarum za obejrzenie tego całego, może być całego dropu, tak, bo to jest wiele godzin, bo tylko pierwsze skrzyneczki są za 15 minut, a potem każde kolejne 4 godziny trzeba spędzić na Twitchu. No to tak. To zacznijmy od tej skrzyneczki. Skrzynka, która była za samo połączenie. Za samo połączenie i dostaliśmy jakieś... Ojejku, co to są za w ogóle lacie? Widzicie to? I do tego jeszcze mamy Victory Emote Charge, czyli to jest ta emotka zwycięstwa i mamy ich 5. I możemy sobie po prostu chyba to użyć, tak, i po prostu jak będziemy kogoś zabijać, to będzie się nad nim pojawiać coś takiego. No dobra, no to dalej, idąc mamy 8 skrzyneczek tych słabych, więc po kolei. A, 5 tokenów, okej. 5 tokenów, no i co, ze wszystkich będzie po 5 tokenów? Nie, dobra, coś tam nam wyleciało. Wyleciało nam troszkę jeszcze tokenów i te emotki zwycięstwa. Tylko, że to już jakieś szóstkowe wyleciały nam, które są tradowalne. O, i te też. O, zobaczcie, coś wyleciało, co można sprzedać. Także mamy niby 117 tysięcy weku, ale oczywiście potem to jeszcze wszystko sprawdzimy. Dalej idąc, mamy tutaj skrzyneczki, które są za ten, może być pierwszy fajny poziom oglądania. Więc tutaj mamy tak, jakieś lepsze buciki? Nie, inne po prostu, ale niebieskie. A za drugą skrzynkę mamy jeszcze inne lacie i cały czas te tokeny wylatują. Za te tokeny będzie można skiny zrobić, tak jak wcześniej tam oglądaliśmy. Dalej, szóstkowe, no 6-1. Okej, okay, dostałem tutaj już skina do mounta Black Market Ox. I do tego jeszcze, co to jest? Wardrobe. Aha, można kwiatek sobie do ręki włożyć. No to nieźle. I do tego jeszcze tokeny. I dalej idąc mamy... mamy tutaj czapkę, która jest warta już 200 tokenów. 5 tokenów i znowu do sprzedania te Victory Bannery. Na razie nic ciekawego nam nie wyleciało, już jesteśmy prawie na końcu. Więc jeszcze przed nami legendarne, te najmocniejsze skrzyneczki na samym końcu. I tak, tutaj mamy... do sprzedania 5 banerów, a reszta nietradowalna. Jakiś ciuch, który jest warty ile? 100 tokenów. Tutaj za 50, a no super, welonik. I do tego jeszcze jakaś pałka Gandalfa, która jest warta 50 tokenów. I dalej mamy tylko jedną rzecz tutaj do sprzedania i... a, i takie jakieś pierdółki straszne. O matko, zobaczcie, tutaj dostałem jakąś taką pelerynkę, takiego burżuja ze złotą, nie wiem, złotym łańcuszkiem. Ach, dobra, zobaczmy, czy coś da się z tym zrobić, oprócz tego, co tutaj widzieliśmy, że te parę rzeczy da się sprzedać. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj od razu widzimy, że te rzeczy, których się nie da niby tradować, można przetworzyć na tokeny.
A te, które się da tradować, zobaczmy, no nie da się ich tutaj wrzucić, tylko te, które się nie da tradować. Czyli to możemy sprzedać, to jest dla nas jakiś minimalny hajs, ale to jest strasznie mało. A pozostałe rzeczy, jeśli nam się coś nie podoba, możemy je rozwalić i sobie zbierać chociażby do jakiegoś skina, który nam się tutaj spodoba, te właśnie tokeny. Jak chcecie sobie kupić coś, takie rzeczy na przykład jak te Victoria Emotki, no to one tutaj będą podobno nietradowalne, jak sobie kupicie, więc tutaj tak nie ma się co napalać, że sobie przetradujemy te, znaczy przerobimy to wszystko na tokeny i za te tokeny sobie coś tam kupimy i sprzedamy, bo tutaj wszystko jest nie do sprzedania. Ale tutaj właśnie te skiny, no, można by sobie je nazbierać w ten sposób. A teraz dobra, dalej. Teraz co my chcemy zobaczyć na markecie, czy faktycznie tego się nie da sprzedać. No i widzimy, że no niestety nie da się. Możemy tylko to, co tutaj pokazuje nam, tylko te dwie rzeczy sprzedać. Tylko zobaczcie, pokazuje nam WQ, że to jest warte 186 tysięcy, nie? Że te emotki z 71, one już są tutaj warte 53, za to dostaniemy, a za to dostaniemy 71, a mieliśmy dostać 115. Czyli generalnie jakieś 120 tysięcy zarobiłem za, nie wiem, ile tam, 20 godzin, 24 godziny oglądania, nie pamiętam. Bardzo dużo czasu na Twitchu zarobiliśmy nieco ponad 100 tysięcy. Jest to żenuła. Tak, żenuła, jeśli chodzi o to. A teraz dalej. Dobra, może od tej strony spójrzcie, czy da się coś takiego kupić. To jest... Okej, mask. Zobaczmy, czy szóstkową maskę można kupić. Nie można tego kupić. Czy taki... O, Black Market na przykład. Black Market nie ma. Czyli to są rzeczy, które nie znajdziecie na rynku, które można tylko zdobyć właśnie za te tokeny. Możemy jeszcze zobaczyć... Okej. O! To można kupić. Okej. I dawno się to nie sprzedało i nie ma to nawet ceny. Tutaj za 100 tysięcy ktoś by chciał to kupić. No ale niestety nasze jest nie do sprzedania. Więc pewne rzeczy... A, może tutaj w ten sposób. O! Pewne rzeczy może tutaj da się jakoś sprzedać. W sumie to zapomniałem, że z shiftem mogę po prostu sprawdzać. Widzicie, pewne rzeczy znajdują się na markecie do kupienia, ale one się nie sprzedały od dawien dawna, po prostu ich nie ma, więc to jest może opcja na zdobycie jakichś skinów, które może gdzieś tam wam się podobają. No oczywiście z tego, co teraz możecie wybrać u tego merchanta ze skinami, no to te rzeczy lecą ze skrzynki społeczności, ale poza tym, no to tutaj widzicie, że tak naprawdę ani na tym nie zarobicie, ani nie są to jakieś skiny, które faktycznie są coś warte. To są jakieś śmieciowe skiny w większości przypadków. Ewentualnie ten ósemkowy skin, o, czekajcie, to był cyk i to były skiny, czekajcie sobie, wejdziemy, to było Vanity. To chyba tak? Nie, Consumable. A, Vanity tutaj. I teraz, o, widzicie? To, no cóż, też jest nietradowalne. Więc to po prostu nie ma wartości. To najzwyczajniej nie ma wartości. Teraz, dlaczego to w ogóle jest tutaj możliwe na markecie, żeby się pojawiło? To jest pytanie, czy teraz, jeśli byśmy nazbierali te skiny, czy faktycznie można by było to wystawić, bo niby jest nietradowalne, a i znajduje się na markecie. To jest w ogóle największa tego zagadka. To jest największa zagadka, naprawdę. No dobra. No to myślę, że na tą chwilę to więcej z tym nie możemy zrobić. No jeśli ktoś bardzo chce sobie skiny poprzypinać, to śmiało. Ja jak już to wszystko poprzetwarzam sobie na tokeny. Ewentualnie jeszcze jedna rzecz nam została do sprawdzenia, czy da się po prostu tym tradować. Czy możemy to komuś dać? Zobaczmy. Czy takiemu gościowi będę mógł dać chociażby taki welonik. O, nie da się, 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 nie da się. Sprawdźmy innego, nie da się, nie da się, nie da się. Nic się nie da. Nie da się nic przetradować. Czyli pozostaje nam tylko jedno pytanie. Czy tym skinem tego mounta ósemkowego, czy tym się będzie dało tradować?
bo pozostałymi rzeczami nie, ale to jest na markecie. Więc może, może się da. Więc to jest taka, wiecie, rzecz do sprawdzenia. Jeśli ktoś z was wie, jak to się zachowuje, no to śmiało, piszcie w komentarzach. I będę tutaj polował na coś takiego, jeśli się da to sprzedać. No oczywiście tutaj tokeny jakieś pozdobywamy. To są śmieszne ilości. Zobaczcie, 146 tokenów zdobyłem za cały ten tydzień oglądania. No i generalnie to, żeby takiego mounta złapać, no to trzeba mieć 1000, więc trochę dużo. No nic, no. Tokeny do zdobycia z community chestów. No cóż. Więc jeśli faktycznie chcecie takiego skina dostać, to czeka was wiele tygodni oglądania po wiele godzin tych streamów na Twitchu. I nie wiemy, czy teraz tylko było tak dużo skrzynek, czy w każdym tygodniu będzie tak z tymi skrzynkami. Nie wiemy tego. Jeśli chcecie parę skinów sobie odblokować, to jest dobra opcja. Ale jeśli chcecie coś na tym zarobić, nic nie zarobicie. Jeśli polujecie na te ósemkowe skiny, no to jest to droga przez wielką mękę. Jeśli ktoś po prostu lubi oglądać sobie streamy na Twitchu, no to będzie jakiś to miły dodatek. Jeśli ktoś robi to tylko dla tych skrzyneczek, to nie marnujcie czasu. Szkoda, naprawdę szkoda waszego czasu, szkoda energii elektrycznej, którą poświęcacie na oglądanie streamów, które i tak gdzieś tam tylko w tle lecą. Także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live.